To pańskie ego musiało pewnie bardzo się podbudować wtedy jako trenera. Jest to chyba niesamowite wyróżnienie. No jest, tylko że prawda jest taka, że ja zdaję sobie z tego sprawę, że sukces Piotra, obecny sukces, nie wiem jak to nazwać, czy to sukces, czy sukcesik, powiedzmy sukcesik, bo sukcesy dla niego mają przyjść w wieku, jak on będzie miał 18 czy tam ileś lat, kiedy będzie walczył o naprawdę wysokie cele, bo to jest dla niego etap przejściowy. Zdaję sobie z tego sprawę, że na to pracowało wiele osób. To nie jest tak, że to jest robota karmelity, że karmelita przyszedł pyk i proszę bardzo, jeden, drugi, trzeci. Nie, to jest praca wielu osób oraz ich talentu. Od talentu oraz tego, że ci chłopcy, którzy potrafią wykorzystać swój talent, to muszą mieć charakter. Piotrek ma charakter. Ma charakter, jest zorientowany, on już w wieku 15 lat wie, że chce grać zawodowo w piłkę nożną, robi wiele w tym kierunku, żeby grać. I to są takie składniki. Dodatkowo bardzo dobra opieka rodziców. Rodzice są taką pomocą dla Piotra. Nie przeszkadzają mu w tym wszystkim. Za bardzo się nie podpalają, bo wiadomo, że można tutaj się podpalić i pomyśleć, że pierwsza drużyna Zagłębia, to może mój syn zasługuje na grę w Barcelonie już teraz, prawda? Tak więc nie, tam widzę, że to wszystko jest fajnie, spokojnie poukładane, że jest cel nadrzędny za parę lat. Teraz na razie po Piotrek powoli niech się rozwija. Wspomniał Pan właśnie, że Piotr jest już nastawiony na seniorską piłkę i na to, że chce grać. Czy to znaczy, że są u Pana w zespole chłopcy, którzy jeszcze nie do końca wiedzą? Czy to ma być piłka, czy to może być coś innego? Ciężko tak powiedzieć, bo tutaj bym... Ciężko mi wniknąć w powiedzmy, psychikę każdego z tych chłopców, bo kolejny raz mógłbym powiedzieć, albo mógłbym coś takiego powiedzieć, bym ich skrzywdził. Ja zakładam, że wszyscy chcą, ale prawda jest taka, że jedni bardziej chcą, a inni mniej. Poprzez swoją postawę pokazują mi coś takiego na treningach, na boisku. Dla mnie bardzo ważną rzeczą jest ich postawa w szkole, postawa w internacie, w bucie, na mieście, bo ciągle im wbijam do głowy, że nie liczy się dla mnie to tylko i wyłącznie, jak się zaprezentuję na boisku, na treningu, z tym, bo oni są wizytówką klubu. I wiele osób zwraca na nich uwagę w szkole, coś się dzieje w Zagłębie. Na ulicy, idą na ulicy, często ubrani w strój Zagłębia, no to zobowiązuje do jakichś określonych, właściwych postaw i nie mogą sobie pozwolić na byle jakość, nie mogą sobie pozwolić na no nie wiem, rzeczy głupie, niewłaściwe. Tak więc to jest dodatkowy gdzieś tam problem z tymi chłopcami, żeby ich ciągle w jakiś sposób dyscyplinować, bo są to młodzieńcy, i różne rzeczy się zdarzają. To ja nie ukrywam, że jest to grupa, z którą są jakieś tam małe problemy dyscyplinarne, wychowawcze, czasami się pojawiają. Ale to jest rzecz, która często się zdarza, bo w pracy z młodzieżą. Czyli tak naprawdę na pewno chciałbym, że podwójnie ciężkie zadanie, bo jeszcze faktycznie jest to wychowanie, gdzie trzeba ich tam utorować na dobre myślenie, żeby małe sukcesiki właśnie nie zrobiły im złego w głowie, bo to będzie się za nimi ciągnąć. Bardzo duże, ale większość chłopców zna przykłady swoich kolegów, równie zdolnych, którzy mieli talent podobny, i nie zafunkcjonowali w lidze, nie zagrali na Dialog Arenie, nie zagrali na pierwszej drużynie Zagłębia Lubin, a byli tutaj. No i odpowiedź dlaczego? W dużej mierze problem tkwi w głowie. I w zadowalaniu się byle czym. Przyjdzie sukcesik mały i oni to obracają w wielkie ale, w wielkie coś. I zaczynają i zatrzymują się w swoim rozwoju. Nie ma czegoś takiego w niektórych chłopcach, że to, że coś osiągnąłem, zdobyłem jakąś poprzeczkę, okej, to mi daje powód do tego, żeby zaatakować jeszcze wyższą poprzeczkę, jeszcze stawiać sobie wysokie, coraz wyższe cele. Nie mówię, że od początku wysoki, nieosiągalny, tylko powoli hop do góry. Niektóre osoby zatrzymują się na poziomie samego treningu z pierwszą drużyną. Sam trening z pierwszą drużyną nic nie daje, bo dzisiaj trenujesz, jutro nie trenujesz. Ty masz wyjść i grać o punkty w pierwszej drużynie Zagłębia Lubin. To jest cel chyba na trening.
Zgadza się. To, no ale tak naprawdę nie może Pan narzekać i powiedział Pan na początku, że te wyniki to jest, są na drugim planie, no ale chyba można się pochwalić. Pierwsze miejsce i komplet punktów. Tak. Pierwszy, jest to powód do chwały, z tym, że ja jestem świadom tego, że klub, jak będzie mnie rozliczał nie z wyniku całej drużyny, ale z wyniku indywidualnych, z rozwoju indywidualnych chłopców. Dostałem pod swoją opiekę chłopców utalentowanych, bardziej mniej, ale wszyscy są utalentowani. I moim zadaniem jest sprawić, żeby ci chłopcy, jeden, dwóch, byłbym fantastycznym trenerem, jakby dwóch z nich zafunkcjonowało, zdaję sobie z tego sprawę przy pierwszej drużynie. Moim zadaniem jest, żeby ci chłopcy indywidualnie się rozwinęli, ciężko to zrozumieć. Wynik całej drużyny powinien być rzeczą drugoplanową. Nie chwalimy. Nasze zwycięstwa. Nie, chwalimy, bo ja wielokrotnie chłopcom powtarzałem, panowie, fajnie gracie, będę was chwalił. Nie będzie czegoś takiego, że fajnie zagraliście mecz i będę oschły w uczuciach i albo nie powiem wam, że było dobrze. Wręcz przeciwnie. Gracie fajnie, gracie ładnie dla oka. Ja was pochwalę, będę pierwszą osobą, która was pochwali. Z tym, że no też jest sytuacja odwrotna, prawda? Kiedy nie spełniacie moich, czy też naszych wspólnych oczekiwań, no to oczekujcie na to, że będą jakieś korekty, mocniejsze, bardziej lub mniej. Wynik drużynowy ma przyjść. Oni mają grać o punkty w momencie, kiedy dopną swego. Dokładnie tam. Tam się wyliczy wynik. Historia Zagłębia Lublin pokazuje, że wielokrotnie były drużyny, które osiągały wyniki juniorskie, no demolowali ligę. Z tym, że można postawić następne pytanie, o którym wszyscy wiemy, prawda? Gdzie są ci chłopcy? I tu jest problem. Nie drużyna, tylko jednostki, jeszcze raz jednostki. Myślę, że to jest takie bardziej nowoczesne, bardziej racjonalne w dzisiejszym podejściu do tego zagadnienia. No, do chłopców w takim wieku na pewno. To te jednostki ile wolnego będą miały? Teraz już skończyły się rozgrywki, ale chłopcy pewnie nie przestają pracować. Nie, jesteśmy w okresie roztrenowania. Kiedy staram się zrelaksować, moim zadaniem jest, żeby się chłopcy zrelaksowali, nie wiem, psychofizycznie, w sposób maksymalny, różne sporty uzupełniające, różne formy zabaw. Powoli będziemy starali się odchodzić od piłki nożnej, żeby chłopcy przed rozpoczynającym się okresem przygotowawczym złapali tego głodu piłki. Żeby oni widząc piłkę, chcieli, szukali tej piłki, a żeby nie doszło do sytuacji, w której są zmęczeni tą piłką, bo przyznam, że są takie momenty w trakcie ligi, końcówkę ligi mieliśmy taką, że nadmiar meczów w klubie, reprezentacja wojewódzka, reprezentacja Polski i widać było zmęczenie w tych chłopcach. Taki smutek w tych oczach. Nie było tej radości, tej iskry takiej. Tak więc teraz szukamy takiego odpoczynku, relaksu. Do sezonu zaczniemy się przygotowywać od początku stycznia. Nie wiem, jak to no tam będzie. Pierwszego, wypada. Pierwszy nie, to nie, chociaż pierwszego, nie, wolny nie, niech nie, będzie. Od początku stycznia, najbliższy poniedziałek, pierwszy poniedziałek po nowym roku. Czyli nie zwalniacie tempa, nie ma lawy. I po 1 lutego wyjeżdżam na obóz. Czyli mamy 4 tygodnie przygotowań tutaj, wyjeżdżamy na 10-dniowy